Panie marszałku, pani minister, mam kilkadziesiąt pytań, ale nie wiem, ile mi się uda zadać. Po pierwsze, dlaczego jednostki Kościoła katolickiego są głównymi beneficjentami konkursów na zadania z zakresu pomocy rozwojowej ogłaszanych przez MSZ? Po drugie, w jaki sposób MSZ chce wspierać dyplomację obywatelską? Po trzecie, czy Polska będzie koordynować unijną politykę wobec bardzo rozwojowych państw na wschód od naszej granicy? Ukrainy, Mołdawii, Gruzji, Azerbejdżanu, Turcji. Po czwarte, czy dalej Litwin będzie pluł nam w twarz i dzieci nam Litwinił? Po piąte, czy polska dyplomacja dysponuje sprawnymi ośrodkami analitycznymi? Z tego, co widać do tej pory, chyba nie. Po szóste, dlaczego ambasador Polski we Włoszech nie może jednocześnie reprezentować nas w Watykanie? Po siódme, czy zawarcie umowy Watykanu z reżimem Białorusi nie wzmocni tego reżimu ze szkodą dla naszych obustronnych stosunków? Jakie są planowane kolejne wydatki MSZ dla misjonarzy katolickich na Białorusi i nie tylko? W jaki sposób, po ósme, MSZ wykorzystuje potencjał licznych absolwentów polskich uczelni, obywateli państw arabskich i Afryki? Dziękuję bardzo.